Pani, mamy piękną niedzielę. Będziemy za chwileczkę uwielbiać Boga. Jest napisane w psalmie 109 taki tekst. Umiłował przekleństwo, niech ona i spadnie. Nie chciał błogosławieństwa, niech będzie dalekie od niego. Psalm 109 to jest ciekawy psalm, cały psalm, ten człowiek przeklina innych ludzi. Taki miał Dawid, o, taki miał czas Dawid. Dawid doszedł do wniosku, że wszyscy mu szkodzą wokoło, więc postanowił wszystkich naokoło przekląć, cały czas ich przeklinał w tym psalmie. Tak. Ale jest tu kilka ciekawych rzeczy. Dawid jakoś przebija się tutaj objawienie Boże w pewnych rzeczach. I między innymi to, co jest napisane w 17 wersecie, ono pokazuje bardzo ważną prawdę Bożą. Umiłował przekleństwo, niech ono nań spadnie, nie chciał błogosławieństwa, niech będzie dalekie od niego. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że to, czy my jesteśmy w praktyce błogosławieni czy przeklęci, zależy od nas, od nikogo więcej. Tylko i wyłącznie od nas. W ogóle nie, to nie zależy od Boga. W ogóle te modlitwy pod tytułem Panie pobłogosław, to się nadają, żeby w kibel rzucić. Rozumiecie? To w ogóle to trzeba wywalić od razu to ze swojego słownika, z tego, ponieważ Słowo Boże jest prawdą ostateczną. A więc skoro Słowo mówi, że Chrystus stał się przekleństwem, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo Boże, to gdzie teraz modlitwy Panie pobłogosław? Zgadza się? Absurd. Bo Chrystus już stał się przekleństwem i już staliśmy się błogosławieni. Już. I to jest stan stały. Aczkolwiek zależny od naszych decyzji. Więc to błogosławieństwo jest w powietrzu i przekleństwo jest w powietrzu. To jest w powietrzu. To się znajduje wokół nas. To jest tak, że możemy wciągnąć w siebie błogosławieństwo albo przekleństwo. I to słowo mówi, umiłował przekleństwo, niech ono nam spadnie. Dlaczego? Bo umiłował, pokochał przekleństwo. Co to jest przekleństwo? To jest nierozwijanie się. Wiecie już o tym, że słowo przekląć oznacza zatrzymać wzrost, nie rozwijać się. To znaczy przekląć. To jest przekląć. Jeżeli zaś jakiś człowiek umiłował nierozwijanie się, to owo nierozwijanie się spadnie na niego. Rozumiecie? To przyjdzie do jego życia, bo to, co kochamy, to przychodzi do naszego życia. To, co kochamy, przychodzi do naszego życia. Kochamy chaos, przyjdzie chaos. Kochamy zamęt, przyjdzie zamęt. A co to znaczy kochać? Kochać to oznacza, że zgadzać się z czymś, tak? Na całej rozciągłości. To jest te kochanie w tym wymiarze rozumienia. Że się zgadzam z czymś, jakimś tokiem myślowym, z jakąś koncepcją, zgadzam się z nią, to ja kocham tą koncepcję. Rozumiecie? Ja kocham koncepcję. Umiłował przekleństwo, niech ono nań spadnie. Nie chciał błogosławieństwa, niech będzie daleko od niego. Nie chciał. No ale kto nie chce błogosławieństwa? Są ludzie, którzy powiedzą, ja nie chcę być błogosławiony. Nikt tak nie powie. Tylko, że w praktyce troszkę inaczej wygląda. Bo nie chcieć, to oznacza nie robić niczego w tym kierunku, aby osiągnąć tą rzecz. Rozumiesz? Kiedyś Bóg dał mi takie słowo, ja to słowo zapisałem chyba wczoraj, wrzuciłem je do internetu. Żeby nie opierać taktyki na nadziei. Taktyki się nie opiera na nadziei. Ja mam nadzieję, że ja będę taki czy taki. A olać to. Taktykę opieramy na wierze. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a nie z nadziei. Ja nie oczekuję na błogosławieństwo żadne. Ja nie oczekuję na żadne przebudzenie. Ja nie czekam na żadne przebudzenie. We mnie jest przebudzenie. I tam, gdzie ja jestem, tam przebudzenie będzie. Jeżeli ty jesteś przebudzony, to tam, gdzie ty będziesz, będzie przebudzenie. Tam, gdzie ty będziesz i olać przebudzenie globalne, o którym mówią przed ciebie ludzie, którzy mają zafałszowaną perspektywę proroczą. I takie pierdoły obiecują wszystkim dookoła, tu będzie przebudzenie, tam będzie przebudzenie, a Jezus mówi prostą rzecz. Jak do was przyjdą i powiedzą wam takie coś, tutaj przyjdzie, tam przyjdzie, nie wierzcie. Rozumiesz? A w gdzie wszyscy wierzą? Nie mówią, tam przyjdzie przebudzenie, tam Pan dotknie, to Pan dotknie, nic Pan nie dotknie.
Następny ruch Pana to będzie powrót Jezusa. Następny ruch Pana to będzie powrót Jezusa. I to w wielkim stylu. Rozumiesz? Nie będzie drugich pięćdziesiątnic, trzecich pięćdziesiątnic, przebudzeń tu czy tam. Przebudzenie jest w Tobie. Przebudzenie jest w Tobie. Trzeba ruszyć tyłek i piekiem na Syjon. Rozumiecie, o czym mówię? Słowo Boże mówi, umiłował przekleństwo, niech ono i spadnie. Nie chciał błogosławieństwa, niech będzie dalekie od Niego. Ja nie umiłowałem przekleństwa. Ja nie zgadzam się z brakiem rozwoju w moim życiu. Ja nie mam takiej zgody. Rozumiesz? Ja chcę być błogosławiony. Więc co? Podejmuję dzisiaj decyzję, że będę błogosławiony. Pod każdym względem i w każdej dziedzinie. Kiedy będziesz się uwielbiał Boga, stań przed Nim i powiedz: Ojcze, ja jestem błogosławiony. Nic nie zatrzyma Twojego błogosławieństwa do mojego życia. Bo gdziekolwiek moja noga stanie, tam Ty jesteś ze mną 24 godziny na dobę. I przebudzenie jest we mnie, bo moje serce jest przebudzone. I ja będę niósł ogień Bożego przebudzenia. Bo ja jestem tym, który nosi Ciebie. Potężny Święty Duchu, uwielbiamy Twoje imię. Dziękuję Ci, że ja mam się gość.
To Jezus Chrystus, to On cię uratował. Nie Kościół, nie w Kościele jest zbawienie, ale w Jezusie. Zacznij Boga uwielbiać tą samą pieśnią, ale w zupełnie inny sposób. Zacznij to robić radośnie. Radośnie. My spotykamy się tutaj w imieniu Jezusa po to, aby uwielbiać Jego, nie nas. Nie patrzcie na nas. Ja mam wam pomóc wejść w uwielbienie, ale nie my jesteśmy w centrum uwielbienia. Szako to koronowa sala, makata. Zrób coś takiego, czego nie robiłeś nigdy. Aleluja! Uwielbiamy cię! Uwielbiamy cię! Uwielbiamy cię! Do zwycięstwa prowadzi. Do zwycięstwa prowadzi.
Czuję moc, nie mówią nam się.
wszystko ma się. Jezusie, zwyciężyła. Przez Twoją krew, Jezusie, zwyciężyła.
Przez Twoje
Jesus, I'm going to pray.
wszelki ciężar. Bo tylko Ty zechcesz wszelką troskę. Zrzuć teraz na Niego. On jest silny. On ma o Ciebie staranie. On Ciebie wyzwolił do tego, abyś w tej wolności chodził. W swobodzie. Złóż na Niego każdy problem teraz. Każde zmartwienie. Najdrobniejsze, najbardziej pobożne. Zrzuć na Niego każdą rzecz związaną z Twoją rodziną, z Twoją służbą, z Twoim ciałem i z Twoją duszą. Zrzuć to wszystko na Niego. Zrzuć każde niezrozumienie, każdy zamęt. Zrzuć to na Niego. Zrzuć to na Niego. Każdą porażkę zrzuć na Niego. Obmyj się w krwi Jezusa. Obmyj się w Jego krwi z każdej porażki, z każdego grzechu duszy i ciała. Pamiętając, że Jego krew raz na zawsze obmyła Twojego ducha, uczyniła Cię nowym człowiekiem na zawsze, na wieczność. Nikt Cię nie wyrwie z Jego ręki, nikt Cię nie odłączy od Jego miłości. Jesteś obywatelem nieba i to się nie zmieni. Ale teraz Twoją duszę obmyj w krwi. Twoje ciało obmyj w krwi. Zrzuć na Niego wszystko. Przynieś Mu każdą chorobę teraz. Jeżeli nęka Cię jakaś choroba, nęka Cię jakaś niemoc, zrzuć to teraz na Niego. W imieniu Jezusa przyjmij teraz uzdrowienie z każdej choroby, z każdej niemocy. Przeklnij każdą demoniczną warownię w Twoim życiu, każdą formę zaburzenia. Nie szpanuj przed Nim, nie potrzeba. On na krzyżu Golgoty uniżył się do tego stanu, że umarł za Twoje grzechy. On po trzech dniach wstał z martwych. Ten potężny cud złamał moc piekła na zawsze. Diabeł został pokonany przez śmierć Jezusa i przez Jego zmartwychwstanie. Potem Święty Duch wstąpił na ziemię i zaczęła się nowa epoka, nowa era. Nowa era, era Świętego Ducha. On jest teraz w Tobie. Święty Duch jest w Tobie. On się nigdzie nie wybiera z Ciebie. On przez cały czas jest w Tobie. On przez cały czas jest w Tobie. Przez cały czas. On stymuluje Cię do zmian. On pompuje moc Twoją psychikę i w Twoje ciało. On otwiera rzeczy takie, których nie może otworzyć człowiek. Dzięki Jego potężnej mocy możesz deptać po wszelkiej potędze nieprzyjaciela. Nikt Ci nie zaskoczy. Nigdy się nie potkniesz. Boże, aniołowie Cię strzegą. Oni są wokół Ciebie, więc czuć wszelki ciężar. Nie zmagaj się. Nie zmagaj się. Nie jesteś powołany do tego, żeby się zmagać. Jesteś człowiekiem, który dostał łaskę, niezasłużoną przychylność Boga dla Ciebie. Nie musisz się zmagać, nie musisz się starać. To jest niemożliwe dla Twojej psychiki i Twojego ciała. On zrobił na krzyżu Golgoty, a Święty Duch jest motorem teraz. On teraz cały czas uwalnia moc z krzyża. On uwalnia moc z krzyża w Twoją duszę, w Twoje ciało, w Twoją teraźniejszość i w Twoją przyszłość. Hokatara makedelehe, neparame na nasze. Odczuć wszystko, co Cię zniewala. Odczuć to wszystko i zastosuj krzyż. Zastosuj krzyż. Zastosuj to. Polis pierwszy, przyjmij to, co ma dla Ciebie. Polis, powiedz, że się nigdy z tego nie wycofasz. Powiedz Boże, ja się nigdy nie wycofam z wiary w to, że mam sukces w życiu. Ja nie wycofam się z tego. Ja wszystko zrobię, to, co złożyłeś w moim życiu jako potencjał. Ja wszystko zrealizuję. Zrealizuję swoje życie na chwałę dla Ciebie. A Ty będziesz zawsze mnie prowadził. A Twoje znaki, cuda i nadprzyrodzone działania będą towarzyszyły mojemu życiu. Holy Sara, la patara, la seresis. Ilotierra, la sierra, la. Zrzuć na Niego te dążenie do normalności. Zrzuć na Niego tą chęć bycia podobnym do tego systemu świata. Ten świat to zgnilizna. Tam nie ma nic dla nas. Tam nic nie ma. To my jesteśmy tu królami na tej ziemi. To my tu królujemy. W imieniu Jezusa. To my tu rządzimy. To my jesteśmy zbrojnym ramieniem Boga. Przekazem Jego myśli, Jego uczuć. Ten świat nic dla nas nie ma. Nic. Hola para ser el elegido. Tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić.
poniżenie, odsuń się. Wszelkie poniżenie, odsuń się od ludzi teraz. Uczyć za mnie i wyzwolić mnie. Jezu, to jest cud, że Cię. Wszelki stres opuszcza ludzi. Zostaw ich ciała. Ich tylko Ciebie jest. Usuwaj się teraz. W imieniu Jezusa. Ciała przyjmujcie swobodę. Uzdrowienie swobodę.
gdzie boli. Daj mi to ręki tam położyć.
abym Cię prowadził. Mówisz, prowadź mnie, prowadź, prowadź. Zrób nareszcie tą rzecz, która ciągle Ci się pojawia w Twoim marzeniu. Zrób ją wreszcie. Zrób ją odważnie. Już nie mów do mnie, prowadź i prowadź. Zrób odważnie tą rzecz. W imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Niech On widzi proroczą perspektywę, Ojcze. W imieniu Jezus.
zabiera autorytet nad każdym językiem religijnym w imieniu Jezusa. Thank you.
spróbuję, Ojcze. Ja usuwam stare w imieniu Jezusa. Ja porządkuję w imieniu Jezusa nowe rzeczy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się o proroczą perspektywę, Ojcze. Niech on będzie tak mały.
Ojcze,
Dziękuję Ci za tych ludzi też, którzy dzisiaj przyjęli świeże namaszczenie do głoszenia Ewangelii, Ojcze. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci za to, że będą zupełnie z innego miejsca mówić, Ojcze. Że Ty podnosisz, Ojcze, z tego miejsca, Ojcze, do miejsca wyższego. Halleluja. Gdzie tak jest właśnie z Bogiem, że to jest rozwój wiary w wiarę. To z wiary w wiarę idź. Tak jak Ty uwalniasz wiarę, tak potem on przesuwa Cię na kolejny poziom. Halleluja.